Okej, dzisiaj filmik taki na temat takiego statywu, uchwytu do różnych rzeczy. Na przykład tutaj w opisie pisze, że do telefonu, smartfona lub mikrofonu z klipsem długie ramię. I zobaczyłem na Allegro właśnie takie coś fajnego. Jeszcze się wcześniej rozglądałem też za innymi rzeczami i znalazłem uchwyt gęsia. Szyja, czy jakoś tak to się nazywa, ale z racji tego, że tu można przymocować telefon, jest wszystko już fajnie połączone, są klipsy, to na razie zamówiłem taki elastyczny, gięty uchwyt, ramię do mikrofonu, 67 cm, sporo. Kręcę filmiki i mocuję telefon na takim jakby stojaku, takiej lampie. I trochę jest to niewygodne, ta lampa jest też ciężka, muszę ją ustawiać i generalnie to wydaje się o wiele lepszą opcją, bo to mogę sobie przymocować i do łóżka, i do biurka. Tutaj zamocować telefon. Zresztą zobaczmy, jak to wygląda. Telefon ustawić sobie na jakiś tam obiekt, który chciałbym kręcić. No i można fajnie filmiki wtedy kręcić. Tutaj w opisie pisze, że mogę zamocować od 5,5 cm do 8,5 cm, czyli spoko. Telefon mu się Huawei P9 Lite zmieści bez problemu. Ruchomy zacisk pozwala dopasować się do Twojego urządzenia. No tak, proste rozwiązanie. Bardzo silny klips zapewnia trwały, bezpieczny montaż oraz możliwość korzystania z niego w każdych warunkach. Mechanizm regulujący sprawia, że można go dostosować do wielu urządzeń. Długość ramienia 67 cm, super. Zakres pracy uchwytu na telefonie 55-85, czyli tutaj tom. Jakby wysokość. Maksymalne rozciążenie około 200 gram. No i tu jest bardzo ciekawa kwestia, bo chciałbym to też przetestować z obiektywem do mikroskopu, który kupiłem, Eakinsa. On jest z aluminium, czarny, szkło. Swoje waży na pewno 200 gramów. A na pewno waży dwa razy więcej z kamerką zamontowaną niż taki tutaj na zdjęciu telefon, bo przeciętnie takie telefony ważą po 100 gram, 120. Ale żeby przekroczył telefon 200 gram, no to jeszcze się nie spotkałem. Chociaż na pewno są takie, ale to jest rzadkość. Więc zobaczymy, jak on wytrzyma, czy utrzymałby mi taki obiektyw, bo planuję sobie właśnie też pokombinować z mocowaniem do statywu, który kupiłem tam sobie z mikroskopem. I to by wyglądało w ten sposób, że mocuję sobie taki obiektyw na tym ramieniu. Wtedy mogę obiektyw sobie ustawiać w jakiejś tam pozycji, którą sobie ustalę. To by była super opcja do kręcenia filmików. Na przykład dajmy na to, że obiektyw mi kręci filmik to, co robię na płytce, a dodatkowo nie inaczej. Inaczej to sobie zrobię. Obiektyw zamontuję w statywie ten, który kupiłem z mikroskopem, czyli będzie widok od góry. A na tym obiektywie, na tym uchwycie chciałbym sobie zamontować mikroskop stereoskopowy. On jest lekki, bo to jest taki najtańszy. I wtedy sobie ustawiać, jakby to powiedzieć, ten mikroskop stereoskopowy, żebym ja widział to, co robię. Najlepszej jakości i pod jakimś tam kątem, a wy widzicie obraz z kamerki, która jest nad płytką w uchwycie od mikroskopu. I to by było świetne połączenie. Najbardziej chyba tak, że tak powiem, wygodne dla mnie. No i tak to wygląda. Gratisie dostajemy ściereczkę z mikrofibry,
Mam taką jedną, świetnie się sprawdza do czyszczenia szklanych soczewek, obiektywów. Zbiera kurz, który tam się osadzi na tym. Także taka ściereczka się przyda. Tą, co mam w domu, dostałem. Nie pamiętam z czym, ale chyba z jakimiś akcesoriami do fotografii. Dostałem. Czy do telefonu, do czyszczenia szybki telefonu? O, chyba do czyszczenia szybki od telefonu dostałem taką ściereczkę, z tego co pamiętam. Ale świetnie się nadaje do czyszczenia szklanych soczewek. Nawet w aparacie możemy sobie przeczyścić obiektyw. Czekam aż dostanie z paczkomatem. Dzisiaj poniedziałek. Trzy osoby kupiły trzy sztuki. No, w tym pewnie ja jedną. Dwie oceny produktu. Zobaczmy ocenę produktu. Szkoda, że nie ma komentarzy żadnych. Szczegóły do dostawy. Ja wziąłem sobie Allegro paczkomaty. Gdynia z Gdyni. A no to trochę będzie szło tym paczkomatem chyba. I to by było na tyle, jeżeli macie jakieś ciekawe swoje patenty na mocowanie jakichś tam obiektów, urządzeń. Dajcie znać w komentarzu. Ja wam jeszcze może bym pokazał, jakie są jeszcze inne opcje do mocowania różnych rzeczy. Gęsia szyja. Gęsia szyja. To mi się podoba strasznie. 50 cm czarne. Zastanawiałem się właśnie, czy tego nie kupić. Wtedy mogę sobie zamocować do z uchwytu mikroskopu takie coś. No i coś tam przymocować do tego, żeby sobie. Tylko zobaczmy, jakie to ma w ogóle właściwości. Czy tu podają, jakie to obciążenie wytrzymuje. Długość 50, średnica, kąt czarny, wid mocujący. Nie ma napisanego, jaki tu utrzymuje ciężar. Są też takie. No taką lampę mam. Coś w tym stylu. Tu jest na górze lampa i tak tutaj telefon sobie mocowałem. Może też zamówię kiedyś taką gęsią szyję. Zobaczymy, co będzie lepsze. Jeżeli tamten uchwyt się sprawdzi, to zostanie i kupię sobie następny. Ok, a kończę nagrywanie. To by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.